kupi, niech ci żona program kupi. Proszę Państwa, dzisiaj specjalne zawody. Hit sezonu. Stal Gorzów kontra reprezentacja Polski. Stal Gorzów lat 70. Jeszcze 40 lat temu byłby to hit sezonu. Najpierw hit sezonu tego. Nie, proszę Państwa, to jest hit 66-lecia Stali Gorzów. Brawa dla tych zawodników, co teraz... do zawodów, ale zanim to nastąpi, przedstawię mojego kolegę, zwanego popularnie Benem. Michał Bernal, znany w światku żywym Beny, ale nieznany jeszcze z mikrofonem, bo nigdy w tej roli nie występował. Tak również jak ja nie występowałem. Robiłem zdjęcia, pisałem, robiłem programy, pisałem artykuły, sprzedawałem pod stadionie, pod kasami programy i jakoś do czegoś doszedłem. Dziękuję bardzo. Daje programy w cenie 5 zł. W programach można przeczytać wszystko o zawodnikach występujących, o Fundacji Bogusława Nowaka, który jest pomysłodawcą tej imprezy, jak również o 7 tytułach mistrza Polski drużynowej zdobytych przez Stal Gorzów. W programie jest również na końcowej stronie barwny kupon, który można wypełnić, wrzucić do skrzyneczki i na kupony te będą losowane nagrody. Główna nagroda to jest voucher do żużlowego pubu w cenie 1000 zł. Można sobie zrobić imieniny, urodziny, czy też wieczór kawalerski. Zapraszam bardzo do wypełniania programu, do rzucania. Charytatywny spektakl. Żużel, moje życie. Pomysłodawcą tej imprezy, jak już wcześniej powiedziałem, jest Bogusław Nowak, prezes Fundacji Bogusława Nowaka. Fundacji, która od 5 lat wspiera zawodników, pomaga im, pomaga w wyjazdach na turnusy rehabilitacyjne. Tak w tym roku się stało, że Boguś zreiterował, mówię w tym słowa, zreiterował, pojechał w Polskę walczyć o to lepsze dobro osób niepełnosprawnych, inwalidów na wózkach, niewidomych i po prostu zajął jedną swoją fundację i swoich kolegów. Po prostu nie zbierał pieniędzy na coroczne turnusy rehabilitacyjne, które w październiku odbywają się w Gościnie. Pomyślał, no coś trzeba w tym celu zrobić. Dogadał się z dyrektorem teatru, z panem Janem Tomaszewiczem, który powiedział: Boguś, ja ci pieniędzy nie dam, bo nie mam, ale dam ci wędkę. Idź na ryby. No i Boguś wybrał się na ryby. Mówię, sam nie pójdzie, pomogę. Co prawda sieci nie miałem, ale poszliśmy i zrobiliśmy tą imprezę. Imprezę, dzięki której kibice wesprą fundację, a zawodnicy, byli zawodnicy tej Złotej Stali, dla której my kiedyś oklaskiwaliśmy ich przed latach, dla których tysiące ludzi, tłumy wypełniały stadiony, byliśmy brawa, a dzisiaj po prostu borykają się ze zdrowiem. I dzisiaj to wspaniała impreza, czy wspaniała? Mi się wydaje, że wspaniała, bo taka będzie. Stal Gorzów, Polska. Proszę o prezentację drużyny polską. Polski. Zenon Pech.
największy showman żużlowych torów lat 70. Józef Jarmuła. I kolejny zawodnik z numerem 8, Henryk Kliklik. Czy fotoreporter zdążył już zrobić zdjęcie w całej ekipie? Może panowie skupcie się troszkę tak, a może ci młodzi kusną, damy radę. Andrzejku, proszę bardzo. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech wam udziela dużo łaski i błogosławieństwa w życiu osobistym, w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym, przyjacielskim i koleżeńskim. Serce właściwie nie umie tego wypowiedzieć. To, co się dzisiaj dokonuje na naszych oczach, w Gorzowie 28 września 2013 roku, to jest Ekstraliga Światowa. To jest Grand Prix, jakiego jeszcze nie było i jakiego już nie będzie. Dlatego jeszcze raz gromkimi oklaskami powitajmy wszystkich bohaterów dzisiejszego filmu. Czy na deskach teatru. No niestety tego nie możemy zrobić. Już państwo może się domyślają i widzą, jak to będzie wyglądać. Po prostu nasze zawody, tak jak ja mówiłem, 10 meczów i każdy zakończy się innym wynikiem. Jak to będzie? Po prostu widzicie, koło fortuny i jedziemy. Halo, halo, punkt informacyjny. Łączę się Benny z tobą. Proszę poinformować o pierwszym wyścigu. My z pierwszym wyścigiem, z toru pierwszego, w kasku żółtym, Andrzej Wyględa. Andrzej Bogorzewski. Z toru trzeciego, w kasku białym, Antoni Focik. I z toru czwartego, Bogusław Nowak, w kasku niebieskim. Ryszard Fabiszewski i z domu
ostatnie metry około. Na ostatnich metrach jednak wszystko się rozstrzygnęło. 2-4 dla reprezentacji Polski. Wygrał niezniszczalnie z zakapiany Maciej Buszka. Drugi wygrał Jerzy Paniewski. Trzeci Zbigniew Marcinkowski i czwarty Ryszard Papiszewski. Po dwóch biegach mamy 2-7 dla... Za reprezentację Polski. Proszę Państwa, nie ma protestów na... Wyścig się zakończył. Wyniki są już podane. Dziękuję Państwu. Niezniszczalny, niezatopialny Andrzej Huszcza. Andrzejku, jeździłeś najdłużej 5 lat, prawda? Jakie 5 lat? 5 lat w tym stuleciu. Zgadza się czy nie? W tym stuleciu to 7. Przepraszam, widzisz jak mało wiem? Jakie 7? No to ty powiedziałeś, że 5 roku. 7. Powiedzieli, skąd u ciebie taka siła? Słyszałem, że po prostu biegałeś i zabiegałeś takie rzeczy jak Potena, Jawę. Kota. Właśnie. Wesleya. A to były psy właśnie. Tak, Andrzej miał swoje psy, z którymi biegał i tak je zabiegał, że po prostu no, siłę miał, a psy no niestety. Powiedz, twoje kontakty ze zawodnikami starymi. Bardzo przyjemne, bardzo miłe. Wspominam w ogóle bardzo fajnie tutaj. No, mam dużo kolegów właśnie z toru i nie tylko, także cieszę się z tego. Andrzejku, największy twój sukces, podejrzewam, to było 22 lipca 1982 roku. Tak. No tak, bo wtedy urodziła mi się druga córka o 6 rano, a ja o 16 zrobiłem mistrza Polski indywidualnego. Ale już miał też taki epizod, że w 70 roku podczas ostatniego wyścigu meczu w Zielonej Górze jechaliście ramię w ramię z Bogusławem Nowakiem. I redaktor Cegielski krzyczał, proszę Państwa, no może nie wszyscy to pamiętają. Proszę Państwa, co za niesamowity wypadek. Głowa toczy się po torze, głowa Bogusława Nowaka. No ktoś nie wytrzymał, ktoś za szybko strój wszedł i tak się stało, ale wszystko szczęśliwie się skończyło. Razem leżeliśmy w szpitalu, na drugi dzień żeśmy wyszli i wszystko dobrze. Skończyło się piwem? No nie, herbatą pamiętam. Zieloną, dobrze, dziękuję bardzo, Andrzejku. Historia pierwszego, zero to w kasku żółtym. Skoro drugiego jedziemy w kasku czerwonym. Skoro trzeciego, Józef Jarmuła w kasku białym. I skoro czwartego w kasku niebieskim, Ryszard Dziadkowiak. Państwa notowania bukmacherów. Najwięcej można zarobić, najmniej można zarobić stawiając na Jarmułę, ale ja to uczyniłem. Z toru pierwszego Andrzej Pogorzelski, z drugiego Antoni Wojcik, z
trzeciego Marek Towalski i z czwartego w kasku żółtym Henryk Glücki. Jeszcze raz. Drugi Henryk Glücklin, Defek, niestety Marek Towalski, a w taśmie odjechał i wchodził. Szanowni Państwo, teraz chwila przerwy, na tor wyjeżdżają traktory, a przed nami Brozi, Zbigniew Brzozowski, gorzowianin mieszkający w Poznaniu, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, który tutaj wyczaruje nam ciekawe rzeczy. Proszę bardzo. Zawodnik z drugiego pola Jerzy Padecki, 2 punkty. Z pola trzeciego w kasku żółtym Józef Jarmuła. I z pola czwartego Ryszard Fabiszewski w kasku niebieskim. Wygrał w kasku czerwonym Jerzy Padecki. Drugi w kasku białym Józef Jarmuła. Trzeci 1 punkt Zenon Blech. A czwarty, no nie idzie dzisiaj panu Ryszardowi, Ryszard Fabiszewski. Jerzy Padecki za 3 tygodnie będzie miał jubileusz. Możemy śmiało już powiedzieć. 75 lat. Jerzy Padecki. Smutno to było, ale takich mieliśmy kiedyś działaczy. Dziękujemy bardzo. I 6. Z toru 1 w kasku czerwonym Andrzej Pogorzelski. Z toru 2 w kasku żółtym Andrzej Kuszczak. Z toru 3 w kasku niebieskim Bogusław Nowak. I z toru 4 w kasku białym Zbigniew Marcinkowski. Thank you.
kasku żółtym drugi, Andrzej Huszcza. Defekt. Bogusław Nowak. I wykluczony z tego biegu Andrzej Pogorzelski. Tak? Mamy wiadomość, że to nie był defekt. Odnowiła się kontuzja panu Bogusławowi Nowakowi. Andrzejku, nie udało się teraz, proszę państwa, zawodnik, obiekt westchnień wielu gorzowianek przed lat. Tak było? Tak było. Takie pytanie jeszcze. Nie miałeś być żużlowcem, bo więc tata bardzo chciał, żebyś został księdzem. Tak było. Przez przypadek, bo wyrzucono mnie z seminarium duchownego w więzieniu. Tak, bo nie miałem 18 lat, a wówczas licencję można zrobić, mając 18 lat. A ja miałem 17-latek, byłem jeszcze pod przybranym nazwiskiem. Taki właśnie był Andrzej Pogorzelski. Dziękuję. Pogorzelskiego. Kasku żółtym. Andrzej Wyględa. Kasku czerwonym z koru drugiego. Jerzy Rębas. Koru trzeciego. Kasku białym Antoni Wojcik. Koru czwartego. Ryszard Dziadkowiak. Kasku niebieski. Wspierali was, kiedy wy jako mistrz Polski jechaliście do Anglii i później, kiedy to właśnie Gorzów jechał do Anglii jako mistrz Polski, a wy wspieraliście Gorzów. No mam dosyć takie specyficzne wspomnienie jednych meczów. Ja bym na czwartej pozycji najlepszej pozycji to miałem. W czwartym okrążeniu przewrócił się Anglik przede mną. Co miałem zrobić? No nie uderzę w niego, położyłem motocykl. Też przewróciłem. No i po chwili obydwaj stajemy, a był taki przepis, że od połowy łuku do mety można było docić motocykl, pchając go, żeby zdobyć ten jeden punkt. Wyciąłem pierwszy motocykl z brzegu, Ani też wycił motocykl i prowadził ze mną, tylko miał utrudnienie w tym sposób, że te przednie kółko miało taką ósemkę w tym jego motocyklu i hamowało. Na wysokości może pół metra przed metą dogoniłem go, no i na styk wygrałem. Ale na tym się nie skończyło. Po prostu nie było protokołów sędziowskich takich w Anglii, tylko były te nasze programy zawodów i menadżer mówi za tak wspaniały bieg, za tyle emocji, które dałem, daliśmy obydwaj. Dla publiki, że to podniesie większość kibiców, daje się 5 funtów, ale on te 5 funtów wpisał na ten program. A naszym kierownikiem był Tadeusz Krawiński, który potrafił bardzo dobrze po angielsku i mu to tłumaczy, że jak on to wpisał na ten program, to on to musi oddać do ambasady polskiej. Więc ja nie znałem nic z tego, nie? To się zdenerwował, podarł ten program, napisał nowy i do ręki mi dał 5 funtów.
pamiętajcie o tym, że wtedy to było tyle pieniędzy, że za punkt Anglicy płacili 1 funta. A ja za ten punkt dostałem 5. Brawo za wygrywanie! 8 wyścig z toru pierwszego. W kasku białym Zbigniew Marcinkowski. W kasku niebieskim z toru drugiego Ryszard Fabiszewski. Z toru trzeciego w kasku żółtym Henryk Gryglik. I z toru czwartego w kasku niebieskim Marek Towarski. No, zdecydowanie. Pięknie jeździło mi się bez problemu.
i pojechałem od razu z Miszkowca do Wrocławia na Złoty Kamień. 210. Bardzo silna para reprezentacji Polski. Z toru pierwszego w kasku żółtym. Andrzej Guszcza. Jak to razy? 5 punktów. Dwóch startach i bonus. W kasku do czerwonym z drugiego pola. Jerzy Rembas. Z toru trzeciego w kasku do Zbigniew Marcinkowski. I z toru czwartego Ryszard Dziadkowak w kasku niebieskim. Dwie minuty, proszę Państwa. No niestety, znowu dwa do
Znowu wygrywa reprezentacja Polski, tym razem 2-3. Wygrał w kasku żółtym Andrzej Wyględa. Drugi w kasku czerwonym Jerzy Paderski. Upadek zanotował, ale całe szczęście nie grozi, nie pana. Antoni Wojcik. Defek na trzecim miejscu Ryszard Fabiszewski. Zdobywca 8 punktów, najskuteczniejszy zawodnik dzisiejszego spotkania Andrzej Guszczak. Do drugiego, w kasku czerwonym, Andrzej Pogorzelski. Z toru trzeciego, w kasku białym, Józef Jarmuła. Z toru czwartego, w kasku niebieskim, Jerzy Rembas. Polski mamy wynik 22-39. Wyścig 13. Z toru pierwszego Jerzy Padecki w kasku czerwonym. Z toru drugiego Andrzej Wyglenda w kasku żółtym. Z toru trzeciego w kasku niebieskim Ryszard Dziadkowiak. I z toru czwartego w kasku białym Zenon Plech. Alzheimer.
Ale dzisiejsza reprezentacja była najwspanialsza. Panie Przewodniczący, zdjęcia sprzed lat. Jak zawodnicy sprzed lat. Proszę bardzo. Tak ciaśnie, ciaśnie. Pokój łapiesz wszystkich, dobrze? Ciaśnie. Ciaśnie przyjemniej. Jeszcze raz brawa, proszę Państwa, za naszą gości.
serdecznie dziękujemy za przybycie zawodnikom